tu dowodzi. Bulba, LML. Dobra, cio. Tak pan obraża? Tak. Rozmraża? Tak. Znaczy, uważa? Tak. Nasza jest, co ty robisz? O kurwa! No tak to zaadbano, wiesz. Może rzeczywiście rejestracja. Racja. Bulba. Z wozu. Zostanę na tym działku. Na wszelki wielki, jakby helikopter leciał. No. I przejmujemy. Mamy... Musisz, padnij i sobie wyciąga się. O, jednak się zrespiłem na górze. Patrzcie za nami, jak klaty poleci kurwa w wodę. A jednak i nie. Zatrzymali się. Wiecie, on chyba... Verdem ma chyba... Tego. Czy nie? Po prostu... Verdem? Bo nie wiem, czy to jest Verdem. Verdem. Verdem powinien normalnie pływać. Przynajmniej w realu pływa. No, ludzi nie wyjebało. Kolki nie ma. My tu też już nie mamy. Nie ciekawie. Oj. Na kamyczkach jest się... dobra. Martin, ty próbuj jechać, reszta z wozu. Nie wiem, czy nie będzie szybciej biegiem. Będzie szybciej. Czy ktoś tam nie biegnie na Southwest? Na Southwest nasi biegną przez wodę. Jak masz te wątpliwości, a masz czas, to popatrz na mapę. A jednak Martin się zreflektował. Nie wierzycie w moją umiejętność. To jest. Będzie ładować, ta helka jest ukrywana. Leci druga. Widzę ty pana. No. To jeszcze raz strzelaj. Co to jest? Zobaczcie. No nasza jest, co ty robisz? O kurwa! No tak to zaadbano, wiesz. To zestrzeliłeś naszą helkę? Tak. Brawo. Nie rozpoznałem. Nie, żartujesz se. Jest dwóch przy naszym fobie. Na i 6. Z tego czołgu prosto mi pysk do panu. Panowie, jak się ogarnijcie z tym radiem, to jak najszybciej na diepę spróbujcie znowu zneutralizować. Przyjąłem. Panowie, wchodźcie na radio, ja odcinam foba z diepę. Czekaj, bo mnie leczy. Znowu się zbliża pojazd wroga. Słyszę czołg? Tak, na czarnym markerze jest czołg. Jedzie, poleciał dalej. Gleba, panowie, gleba. Dobra, bo Old Corvent straciliśmy. Bulba już się nie ma w tym, bo mam helki. Dobra, panowie, rozstawić się, trzymać radio na blizie. 2000 to dowiozę, nie? Czekaj, panowie, czekamy tylko na blida. Niech radio ich wybliduje. Ci, co się zrespili na wyspie. O nich mówię. A wy tam... Na razie działania tyłowe. Przyjąłem. To ja. Jest. Nie podniosę cię, nie? Bo nie mam tych bandaży. A, dobra. To... Ja może podejdę do ciebie. Dobra, panowie, sprawdzamy tą drewnianą chatkę na numer 1. Wiesz co, ja idiota. Barcik, podleczysz mnie, bo jestem idiotą i spadłem. Poślizgnąłem się na kamieniu. Gleba. Bradley, ale też w tym kierunku kurna pojechał. No teraz minął wcześniej. Próbujemy przeskoczyć tutaj na drugą stronę i podejść ich od wzgórz na wschód. Tak jest radio. Jesus, na samym środku drogi. Na Charlie. Raportujcie, gdzie jedzie ten. Tołk pojechał gdzieś na południe, możliwe, że na Dieppe. Da, dużo piechoty będą cisnąć na punkt, więc jak tam ładnie wyblizujecie radio, to... A my przejmiemy Dieppe, to będzie ładnie, bardzo. Radio na blidzie. Radio na blidzie. Przytrzymujemy tylko radio teraz.
Już jest końcówka. Pięknie, mamy tikety. 120 tiketów jeszcze. Dzięki. Kolejny jest checkpoint. Dobra, pora. Radio zeszło, stracili 20 kolejnych tiketów. Bulba, nasza trójka pójdzie od górki i spróbujemy wam oczyścić to. Spotkamy się na skrzyżowaniu, co wy na to? Dobra. Widzisz tam dobrze? Bo ja tak zerkam na mapę. No jest kites, spoko. Bo ja tak zerkam na mapę, gdzie ewentualnie możemy go postawić. Takiego... Marki, żyjesz? No. Też te pierwsze. Zabity. Ja dostałem lekko. Dobra, lekko też. Dostałem. Cofnął do checkpointu. Broda, zasmokuj i dawaj. Tu jest wrażyska Lukitka. Ciekaw jestem, ile im zostało tiketów. Pewnie mało, jak zawsze. Mało, 200-300. A tu 200-300, no. Nie no, tyle to nie. Tak bym myślał, gdzieś 50 do stówki. No Stefano, jakbyś podszedł tutaj na Marka budowy. Cię wykrwawiliśmy. A, to w sumie jeden ticket jest. I straciliśmy przynajmniej ze 4 foty, nie? Mhm. Ale co, taki wynik to chyba nie był zły, co? Zły, bardzo zły. Jak na taką zaciętą bitwę to jest bardzo zły wynik. No, trzeci wynik. W drużynie, na serwerze jakiś piąty.